Witam serdecznie. Trochę bałem się opowiadać o tym spotkaniu, ponieważ miałem z tyłu głowy spotkanie z tegorocznego finału Pucharu Polski i tej tragedii piłkarskiej, która nie była na szczęście przedłużana o dogrywkę za sprawą gola Artura Sobiecha w 96 minucie. Ale pomyślałem, co mi tam. Jak zwykle zresztą na tym kanale. Tradaj! Drugi najciekawszy mecz zaraz po meczu Lecha ze Śląskiem Wrocław w tej kolejce, rozgrywany o dziwo w poniedziałek. Ponoć w trakcie weekendu odbywał się na stadionie Energa w Gdańsku jakiś kongres świadków Jehowy, także no, są rzeczy ważne i ważniejsze. No ale dobrze, zacznijmy od przedstawienia tego spotkania. Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok. Mecz, który miał uratować tę słabą czwartą kolejkę, słabą również ze względu na liczbę rozegranych spotkań, bo to będzie siódme, a nie ósme spotkanie, mimo że jest to poniedziałek. Mecz Wisły Płock z Legią Warszawa został przeniesiony na wrzesień. Umówmy się, że kolor tego światełka w tle będzie odpowiadał barwom klubowym zespołu, który wygra w danym odcinku. I będę go zmieniał na samym początku. No tutaj niestety był remis, także zostanie niebieski. Ale kto wie, jak będzie w następnym. Zespoły spotkały się w poprzednim sezonie łącznie 4 razy. 3 razy w lidze i raz w finale Pucharu Polski. Wszystkie 4 mecze zwyciężyła Lechia Gdańsk. Więc Jagiellonia pewnie jest lekko zirytowana tą sytuacją, chciałaby się zrewanżować. Natomiast poprzednie mecze obu zespołów to zwycięstwo Lechii w Płocku 2-1 oraz remis Jagiellonii, pechowy remis Jagiellonii w Zagłębiu Lubin 2-2. Lechia na 7 miejscu, Jaga na 9. Ale nie ma co patrzeć w tabelę, jest to dopiero 4. kolejka, wszystko się jeszcze może zmienić. A, jest to pierwszy mecz Jagiellonii na tym kanale, także witam serdecznie wszystkich białostoczan, sympatyków Jagiellonii Białystok. Zapraszam. Oto składy, Gdańsk, Białystok. Od środka rozpoczęli goście. Mecz od początku był wyrównany. Spotkały się tego dnia zespoły, które mogą pochwalić się niezłą techniką. Lechia jednak od początku zdawała się być bardziej konkretna. Lepiej organizowała grę od tyłu, wrzucała dużo piłek w pole karne. No nie były to dośrodkowania zbyt celne, ale mogące stworzyć optyczną przewagę, która no czasami w Ekstraklasie wygrywa mecze. Jagiellonia natomiast prezentowała się nieźle, ale brakowało jej zęba. Brakowało jej tego takiego, no, czegoś jej brakowało. Niby grali szybko, do przodu, ale niektóre podania, miałem wrażenie, były, jak to się mówi, do nikogo. A, i w pierwszej połowie mieliśmy bramkę dla Lechii. Z prawej strony boiska wrzucił Mladenowicz i potem jakoś ta piłka odbiła się rykoszetem od zawodnika Jagiellonii. Jakimś dziwnym trafem spadła na głowę Sobiecha. A po odbiciu od głowy Sobiecha wpadła do bramki. Mimo, że koło Sobiecha był Arsenicz z Jagiellonii. Chyba każdy widz tego spotkania dziwił się, że ta bramka w ogóle wpadła, że w taki sposób, no. Mi się wydawało, że to było poza bramkę na początku, ale to nagle wpadło do bramki. Siatka się zatrzepotała i gol. Arsenicz no, nie popisał się obroną. 1-0. Potem mieliśmy niby wyrównanie Jagi, ale gol Przykrila nie został uznany ze względu na pozycję spaloną któregoś z jego kolegów. A, i Sobiech trafił bramkę na 2-0, również nieuznaną, również był spalony. W Jadze trochę słabo zagrał Patryk Klimala. Poza strzałem piętką, głównie odbijał się od Nalepy i Augustyna, czyli środkowych obrońców gospodarzy, którzy zagrali świetne spotkanie. No i pierwsza połowa skończyła się wynikiem 1-0. Lechia była nieco lepsza, natomiast w Jadzelonii. Natomiast w Jagiellonii trochę brak konkretów. Druga połowa! Rozpoczęła się od zmiany. Jest to kluczowy punkt tego meczu, ponieważ za Juana Kamarę wszedł Bartosz Bida, czyli młodzieżowiec w Jagiellonii Białystok. Właśnie ten zmiennik, czyli Bida, niewal z dychy, ożywił grę gości. Dobrze podawał, grał pressingiem, momentami nawet nieźle odbierał. Znajdował się czasami w obronie. Świetny młodzieżowiec. I wydaje mi się, że jest jednym z lepszych w Ekstraklasie, jeśli chodzi o ten status. No można by znaleźć jakiegoś konkurenta lub konkurentów w Lechu Poznań, no ale tak czy siak, jest bardzo dobry. Strzelił poza tym pierwszą bramkę w tym sezonie PKO Ekstraklasy i od początku drugiej połowy Jagiellonia nacierała mocno na bramkę gospodarzy, a Lechia robiła kontry.
Później kolejna ważna zmiana w tym meczu. Jagiellonia zamieniła Klimale na Mudryńskiego, który strzelił bramkę wyrównującą po błędzie Mladenowicza w 74 minucie. Gol zasłużony, bo białostoczanie znacznie ożywili się w drugiej połowie tego meczu. No ale tak czy siak był to gol kuriozalny, bo Mladenowicz chciał wybić piłkę, podbiegł Jakub Wójcicki, odbił piłkę kolanem, wpadł na Mudryńskiego, a ten z pierwszej piłki uderzył. No i mecz zakończył się takim wynikiem. Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok 1-1. Co mogę powiedzieć? Jagiellonia rozkręcała się od początku tego meczu, rozkręciła się tak naprawdę w drugiej połowie za sprawą zmian według mnie. No a Lechia, no wiem, że to zabrzmi teraz troszkę śmiesznie, ale możliwe, że była nieco zmęczona pucharami, no ale no bez przesady. Poza tym w Lechii brakowało Lukasa Haraslina, czyli kluczowego zawodnika Lechii w tym sezonie. Jednak wynik bardzo sprawiedliwy i oprócz wcześniej wymienionych zawodników bardzo imponował mi Jakub Wójcicki. Dużo odbiorów, dobrych dograń, no i miał też w sumie asystę. Zawiedli mnie trochę Imas, Klimala i Makowski. Przejdźmy do ocen plusowych, czyli zawodników plusów tego spotkania. Zawodnicy na plus w Lechii Gdańsk to na pewno Nalepa, Augustyn i Mladenowicz nie, ponieważ niby zanotował asystę, ale później zanotował asystę drugiego stopnia, ale w drugą stronę, także nie. W Jagiellonii Wójcicki, Bida, Mudryński, no i Przykril był często widoczny, także był to mecz zamykający czwartą kolejkę Wróć. Był to mecz niekończący czwartą kolejkę, ponieważ jeszcze musi być rozegrany mecz Wisły Płock z Legią Warszawa, który no zostanie rozegrany we wrześniu, w poniedziałek któryś zapewne. Następny mecz Lechii to wyjazdowy mecz z Rakowem Częstochowa, a Jagiellonia zagra u siebie z Górnikiem z Zabrza. Zapraszam na następne produkcje, które będą niebawem. Zapraszam też do subowania i lajkowania tego kanału, filmików. A ja przepraszam za taką jakby małą intensywność mojej mowy, ale skończyła mi się kola i jestem wysuszony.